bieg z czworonożnym przyjacielem, wspólne malowanie muralu i losowanie cennych nagród. Tak w najbliższą sobotę będzie wyglądać drugi bieg na 6 łap. Fundacja Psi Azylek Zwierzęta w Potrzebie, Gmina Dębica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i Bibliotek zapraszają na obiekty sportowe w Pustkowie. Impreza ma charakter zabawy, jednak mimo braku rywalizacji wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal. Tego roku na starcie można stanąć noga w łapę z własnym zwierzakiem. Start biegu o godzinie 14. Przygotowano 2-kilometrową trasę po leśnych ringach, a uczestnicy będą mogli zdecydować, ile okrążeń chcą pokonać. Wydarzenie ma charakter charytatywny, wspierający zwierzęta z przytuliska w zawadzie.